Polska była przed wiekami potężnym i niepodległym królestwem. Oznaczało to, że o jego losach decydowali sami Polacy. Nasi przodkowie niestety kłócili się między sobą i dopuścili do tego, aby kraj osłabł. Wykorzystali to sąsiedzi Austria, Prusy i Rosja, którzy dokonali rozbiorów Polski, czyli podzielili nasz kraj między siebie. Polska ma ponad 100 lat, co zniknęła z map Europy. Polacy stali się zależni od obcych władców, zaborców. Musieli służyć w ich armiach, płacić im podatki i dla nich pracować. Wiedzieli jednak, jak ważne jest posiadanie własnego państwa. Tworzyli tajne organizacje, których celem była odbudowa Polski. Próbowali także z bronią w ręku wywalczyć utraconą wolność. Wielu Polaków straciło w tej walce życia. Polska narodziła się na nowo w 1918 roku. Pierwsza wojna światowa, która wówczas się skończyła, doprowadziła do klęski wszystkich trzech zaborców. W dniu zakończenia wojny 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Tylko 20 lat Polacy cieszyli się wolnością i własnym państwem. W 1939 roku wybuchła II wojna światowa i znów Polska na pewien czas utraciła niezależność. Dzisiaj Polska jest w pełni niepodległa. Polacy sami zdecydowali o tym, że nasz kraj stał się częścią Unii Europejskiej i współpracuje z sąsiadami, z którymi wielu też należy do tej wspólnoty. Kto ty jesteś, Polak mały? Jaki znak twój, orzeł biały? Gdzie ty mieszkasz między swymi? W jakim kraju, w polskiej ziemi? Czym ta ziemia, ojczyzną? Czym zdobyta krwią i blizną? Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Czym ty dla niej wdzięczne dziecię? Coś jej winien oddać życie?